Witam w drugim odcinku Gotika 2. No, przepraszam, w czwartym odcinku Gotika Noc Kruka. Przy okazji sprawdzę, czy nie mam zbytnio głośnej dźwięków jeszcze. Możemy ruszać dalej. Pierwszą rzeczą to będzie sprawa z Mateo. Będziemy musieli odzyskamy jego 100 sztuk złota. I pomoże nam, dzięki odzyskanemu złotu, pomoże nam zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów dolnej części miasta. No. Próbowałeś przemknąć się koło strażników? Od razu zakupimy sobie pancerz. Miałbym w ogóle próbować. Pewnie masz rację. Nie wiem, jak ważna jest twoja wiadomość. Nie obchodzi mnie to. Ale nawet gdybyś powiedział im, że statek pełen orków wpłynął właśnie do portu, i tak by cię odesłali. Bo mają swoje rozkazy. No to jak? Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Wygląda do wyboru to dla mam ciebie ważne. Trzech mistrzów. Pytanie tylko. Bosper Łuczarz, alchemik Konstantino oraz Kowal Harad. Ale to ciebie... Najlepszy zarobek znajdziemy u Kowala Harada, bo za jeden dobry miecz wykuty dostaniemy 250 zł, więc powiem, że to jest najlepsza oferta dla nas, bo na początku gry jesteśmy biedni. A jakbyśmy chcieli przy okazji pójść na przykład jako magowie ognia do klasztoru, to byłaby to najlepsza opcja względem uzbierania 1000 sztuk złota. Ale... Bo na przykład od razu jak zostaniemy obywatelami miasta, możemy pójść do Lorda André, który jest w koszarach niedaleko targowiska, i zostać strażnikami miejskimi, ale to jest najprostszy sposób drogi, jaki można wybrać. Właśnie się dowiadujemy, że jego pieniądze ma siostrzenica Torbena, stolarza. I idziemy. Od razu porozmawiamy z Bosperem na temat jego zadania. Jego zadaniem będzie... Od niego dostaniemy zadanie zdobycia wilczych futer. Pół tuzina, czyli... Szukam pracy. 6 futer. A więc znasz się trochę... On od razu nauczy nas garbowania zwierząt. Dobrze ci zapłacę za każdą skórę, jaką mi... Chcę... Zanim cię przyjmę, muszę oczywiście wiedzieć, czy w ogóle się nadaje. Właśnie, co mam dla może jego czeladnikiem... Nauczę cię... Wiem, że on za 6 skór będzie dawał 60 sztuk złota, więc nam się nie opłaca, chociaż zwierzyny można znaleźć dużo. Za wyjątkowe futra daje dość dużo kasy, czyli skóra trolla, skóra czarnego trolla. Ostrym nożem rozcinasz brzuch. A za skórę wilka, warga, mało dostaniemy. Pokaż mi swój. No zakupimy, zakupię strzały. 50 powinno chyba wystarczyć. Bo będziemy później szli na polowanie z jego byłym pracownikiem, który nam pomoże zdobyć od razu broń orka dla Harada. Mieszki przy okazji otworzyć mogę. Idę zakupić sobie zbroję. Mogę ci zaproponować wszystko, czego będziesz potrzebować, żeby przetrwać w dziczy. Broń, pochodnie, żywność, nawet pancerz. Tak. Mam na stanie coś specjalnego. Pancerz z podwójnie utwardzanej skóry zębacza. Nie zbroja. Zainteresowany. Podwójnie utwardzana. Dobra, daj mi pancerz. Dawaj pancerz. Na pewno. Dobra, wychodzimy z jego sklepu i idziemy teraz do Torbena. Założył strój i rozmawiamy. Tak. Nowa twarz. On nie jesteś z Korinis, prawda? Zapytamy się go, czy ma dla nas pracę, ale odpowie, że nie. Więc czy przyjmie nas jako jakie wiatry?
Znaczy nie przyjmie, Szukam tylko pracy. czy da nam Wiesz cokolwiek na temat zgodę stolarki? innych mistrzów. Jedyne, co potrafię zrobić z drewnem, to rozpalić ogień. A wiesz coś o ślub? Przy okazji będziemy musieli odwiedzić Watrasa i kapłana Inosa, znajdującego się na targu. Zostać czeladnikiem u jednego z pozostałych mistrzów. Wtedy zdobędziemy jego zaufanie. Tak, jestem pokornym sługą, mistrzu Torbenie. Potem no jak widać tam kapłana po lewej stronie jest Harad. On ci powie, gdzie znajdziesz kapłana Inosa. Do niego na samym końcu podejdziemy, jak już będę miał broń orka, bo przynajmniej nie będę musiał się wracać. O, przyszedłem w sprawie twojej siostrzenicy. Ona ma oddać 100 sztuk złota. Mateo! Musiałem Gryta No i dobra, idziemy. Zobaczymy. No i rozmawiamy teraz z Grytą. Czego tutaj chcesz? Jeśli przyszedłeś na... Nazywam się Gryta. Tak, nazywasz się Gryta. Przysyła mnie Mateo. Ha. Przysyła mnie Mateo. Wciąż jesteś mu winna złoto. Tak, będzie teraz pędziła, że jest biedną wdową. Ubrania były wadliwe, pozostawioną na pastwę losu, tak jakby. Tak, nie damy się takim. Tak, te ciuszki są wyblakłe. Ta gnida nigdy by się na to nie odważyła. Dość tego, gdzie złoto? Dość tego. Gdzie złoto? Ale ja nie mam żadnych. Nie masz pieniędzy, pieniędzy, jesteś biedną wdową. Jestem tak, tak, tak. Wdową. Stare sztuczki, dawaj kasę. Sprzedamy twoje ciuchy. Sprzedamy po prostu kilka twoich ubrań. Jestem pewien, że masz jeszcze jakieś drogie suknie w swojej garderobie. Jak śmiesz, troglodyto. Szybko oddała złoto. Widzisz? A teraz. Dobra, idziemy. Zostaje nam teraz jeszcze Konstantino. No, on ma na wszystko wyjebane. Nie chciałbym u niego brać misji na czeladnika, ponieważ, jakby to powiedzieć, zbieranie roślin, nie wiem, nie wiem, gdzie wszystkie rośliny po prostu bym znalazł. A u kogo chcesz termin? Aż tak dobrze terenów nie znam gry. Chcę się uczyć. Przyszedłeś po moją. Jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć. Tak, możesz uczyć się u kogo chcesz, ale to szczegół. Chodźmy dalej. Coś czuję, że w tym odcinku nie zdołam dotrzeć do gildii złodziei. Zostawię to na następny odcinek. Jak się uda, to jeszcze dziś w tym odcinku. Rozmawiamy z Watrasikiem. Powiedz coś o wodnym kręgu. Ha. No to rozmowa się będzie toczyła. Oprócz tego będzie kazał nam właśnie udowodnić swoją wartość. Chcesz się do nas przyłączyć? No to, że pokonaliśmy śniącego, uwolniliśmy bandytów spoza bariery, to na nim tego wrażenia nie zrobi. Będzie chciał się dowiedzieć, gdzie przebywają zaginieni ludzie. A przy okazji wezmę sobie chyba dodatkowe zadanie. To zadanie będzie polegało na odnalezieniu kupca, który sprzedaje broń bandytom. Zasłużyłeś sobie na jego zaufanie. Ja również będę ci chyba musiał zaufać. Może po drodze spotkamy jednego ze strażników miejskich, który rozpozna naszą gębę na liście kończym. Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów. Ja zawsze mu nie kłamałem i dobrze mi to wychodziło. Więc z błogosławieństwem Adanosa. No, dostaliśmy błogosławieństwo i teraz będziemy szli do kapłana Inosa, znajdującego się koło targu. Pierwsze wymaganie już. O co ci chodzi? Przynajmniej jeden z nas ci ufa, inaczej byś się o nas nie dowiedział. Ale ja nic o tobie nie... A co chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi skąd... Mam ważną wiadomość. Co to za Teraz mu mówimy o wszystkim, co powiedział nam Xardas, czyli że smoki są nieopodal Górniczej Doliny, znaczy w Górniczej Dolinie. Tak, powiedział nam to Mach Xardas. I jesteśmy byłym skazańcem z Górniczej Doliny. A więc żyje. On w to choć nie będzie chciał uwierzyć, ale będzie musiał. I poprosi, abyśmy też tą wiadomość zanieśli lordowi Hagenowi. Ale nie dopuszczą nas do niego. To jest głupota. My mamy taką ważną wiadomość, a nie dopuszczają nas do niego. Skandal. Xardas powiedział, że armia głupie boty zamierza podbić cały kraj.
I zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Brzmi to dość niewiarygodnie, ale nie wyczuwam, byś... Kto my byśmy cię próbowali okłamać, człowieku? Dlatego muszę przyjąć, że kierują tobą szlachetne pobudki. Dostaniesz szansę na... O, dostaliśmy szansę! Co muszę, dobra, co muszę zrobić? Musisz mieć świadomość, że bierzesz na swe barki wielką... A, to jest to, co mówiłem wcześniej. Na temat, że... jednym z nas? Udowodnienie swojego... Postępowanie przystaje do nas... A konkretnie? Każdy kandydat musi... Dopiero po tym mogę... Musimy po prostu udowodnić swoją godność. To chyba dosyć znaczące osiągnięcie. Czy się nadajemy, czy nie? Opowieści się nawet historię o wypędzeniu z tego świata potwora. Tak, nie kupił bajeczki na temat śniącym. Jednak, aby była to wyłącznie twoja zasługa, choć widzę, że wierzysz w swe słowo. Trochę mnie to denerwuje, ale nie mogę mieć pewności, że... A to będzie trochę zły. No, jeśli to naprawdę twoja za... Ludzie, których uwolniłeś, to nie byli tylko magowie wody. To nie tylko magowie, ale i opryszki. Panoszyli się również różnoracy bandyci, którzy zagrażają teraz... No, teraz przez nas wszystko. Wszystko przez nas, jak zwykle. Główny bohater ma najbardziej przekichane. O, jest, główny wątek. Ostatnio w Korinis dzieje się coś dziwnego. Niemal codziennie, ludzie znikają. Gdyby udało ci się ustalić, co się z nimi stało, miejsce w wodnym kręgu masz zapewnione. Tylko że... Tak? Najpierw musisz się skontaktować z paladynami i sądzę, że to bardzo ważne. No ja zanim do tego wątku wrócę, to ja jeszcze zdobędę oko i nosa. Chyba. Weźmiemy jeszcze jedno zadanie, tylko... Nie pamiętam, jak trzeba było zagadać. Powiedz, nie musisz co nieco. Kim są? Czym się tak zajmujecie? O. Czym się tak? Stoimy pomiędzy porządkiem symbolizowanym. Takie to mam nadzieję, że to proszę. Gdybyś ze stron zatriumfowała, oznaczałoby to albo utratę wolności, albo rządy śmiercionośnego chaosu. Staramy się utrzymać równowagę. Teraz rozmawia o harmonii, jaką stanowi Adamus. O, czekaj, konkretniej? A może konkretniej? Od upadku bariery pojawiło się nowych zagrożeń. Najoczywistszym z nich są bandy. Nie dość, że spokojne podróżowanie przez wyspę stało się niemal niemożliwe, to jeszcze wspomaga ich ktoś w tym. Ustaliliśmy, że wspomaga jakiś kupiec, skoro się w broń u jednego. Wiem kto, ale nie powiem. Dotrzeć do takich osób, aby uniemożliwić im działanie na szkodę miasta. Daj znać, gdy zechcesz zająć się tym. Przy okazji to będziemy. Chwila. Jest coś, co... No nie, jeszcze będzie trzeba iść do Laresa. Ale to później pójdę. No teraz pierwsze, co trzeba zrobić, to lecieć do kapłana Inosa. Kapłan. Kapłan. Jest kapłan. Jest w swojej magicznej szacie. Co mogę dla... Pragniesz... Dobra. Ile ofiara wynosi? Ile wynosi przeciętna ofiara? To zależy od twojego stanu Masz ponad... No mam 100 sztuk złota. Złodzieju, oddawaj mi moje 50 sztuk złota. Złodziej. On jest światłem. Dobra. Lecimy dalej. Widzę jakąś brzydką nieznajomą, Sarę. Kobieta, kto ci robił manikir? Zlecili. Co więc? Pocieszam. Nie wierzę w to. Mój mąż uważa inaczej. Paluchy jakieś takie dziwne. Gdzie znajdź... Jeśli... Dobra. Rozmowa na temat farmerów skończona. O, jest stary znajomy. Ciekawe, czy mamy przysługę do zrobienia. Chcę mieć z powrotem. Korzyst... A co? Pod... Ona... Co mam zrobić? A co ja bym... Aha, zanieść... Sarze list. Co jak odmówimy? To byłoby bardzo głupie. A nie, gość, to jest szantaż. Jeżeli to się rozniesie, możesz mieć powód. Ale i tak to zrobię. No dobra, wygląda na to, że nie ma... Bysty... Jak mam go... Pozwól. Pamiętaj, że jestem wpływowy. No. Lecimy teraz do Sary z powrotem. Wciskamy jej liścik. Nie mów, nie wierzę w to. I lecimy
do niego z powrotem chyba. Pokaż mi swój. Dobra. Ma fajny oręż, ale dzieli naszą siłę. Dobra. Trzymaj list, przeczytaj go. Pierścień życia, ale bym go chciał mieć. Nie, jestem za biedny. Może kiedy indziej. Dobra, co kolega powie? Nie, najpierw. Czyli mamy iść jeszcze do Lorda André. Dobra. Lord André jak zwykle stoi sobie na kozaka, ręce na biodrach. A jak? Jego nieludzka pozycja. Dobra, sprzedajemy ją albo jego, ją. Sara sprzedaje broń. Sara? Ta, która handluje bronią. Nie ma to jak za sprzedanie kobiety dostać kasę. Nie ujdzie jej to na sucho. Dobra, no i 100 sztuk złota ląduje do nas. Więc pora wybrać się. Gdzie by tu się wybrać? Wybieramy się na polowanie. A na polowaniu zdobędziemy oręż orka. Ale przed polowaniem zapiszę. Bartok. Co masz ciekawego do powiedzenia? Co słychać? Nie jesteś stąd, co? Gdzie się wcześniej kręci? W lasach polowałem na... Ale rzuciłem to. Tak, niebezpieczne lasy zawsze są. Czemu nie pójdziemy? Czy pójdziemy razem? To znaczy... Tak. Dobra. Zdzierstwo! Ja nie chcę mu płacić znowu, no. I znowu musiałem mu zapłacić, no. Czyli nie jemu, ale ogólnie musiałem znowu zapłacić 50 sztuk złotych za coś. Idź za mną. Za południową bramą zaczyna... Pewnie. Dobra, chodźmy zapolować. Mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego... Ale on jakoś trochę krzywo biega. Ale Adanos obawiał się, że pewnego dnia bestia powróci. Dobra, miał mi słupek. Dobra, to ja sobie okrążę ludzi i pójdę. Ej. Blokłeś mnie, ciato jedna. To było niemiłe z twojej strony, wiesz? Mam nadzieję, że ci jakieś stworzenie pożre. Tak, gdzie ty? Gdzie ja z łukiem lecę, no? To się nie nadaje. Dobra, musiałem na chwilę przerwać nagrywanie i wznowić po chwili, bo miałem mały problem z komputerem. No jak widać, to zaraz chmara wilków atakujemy. Ja trafiam nawet. No, patrz, zabiłem jednego. Może się uda drugiego. Jest, drugiego zabitego mam. No. Zabiłem? Nie, odebrał mi zwierzynę. Ale mam streeta. O, trafiłem. Nawet ja chyba zabiłem. Jedna skóra. Pora na zbieranie. Druga, trzecia. Czwarta, piąta. Gdzie jest szósta? Mam pięć. Halo? No tam jest. Dobra. Lecimy dalej. Gęsty ten las. Chodźmy dalej. No i jak? Ja chcę orka. Dam ci miksturkę. Widzę, że masz mało życia. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiają. W porządku? Wszystko w porządku. Jasne. Ty upolujmy. Uzależniłeś się od zwierzyny. Co tam masz ciekawego dla mnie? No nie. O, to ja czy ty zabiłem? Dobra, niech będzie, że ty je sobie zabiorę. Żar, mięsko i skórę. Przyłączę się do palowania na krwiopijce. Trafiam. Zabiłem samodzielnie. To jest coś dobrego. Dałbyś mi też coś zabić. Kaleko, mogłeś strzelić znowuż.
A nie. Niczego tu nie znajdę. Idź, orka. Widziałem napis orka. Znowu. No. Znowu odebrałeś mi mój ostatni strzał. No idź tam, idź, idź, idź. Niech cię... No pokonaj go. Zobacz, jakie piękne... Piękne kły. Dobra, ja zabieram topór. I czy ma coś? Nie ma. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Dobra. Wracajmy do miasta. Tchórz jeden. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie, jak boisz się tej okolicy? Ork, zaraz za miastem. Jasne. No to na razie. Nie martw się, ja też. Możesz sprzedać te skóry. Dobra. Dalej nie będę szedł. Z tego względu, iż prosto są gobliny, a w prawo jakbym skręcił, to napotkałbym na grupkę bandytów. Chociaż nie jestem jeszcze w pełni sił, więc nie idę. Może w innych odcinkach, ale przy okazji pozbieram mięso kopacza. A sobie ten wcześniej biegł normalnie, a teraz sobie idzie luzasko. Bo wie, że już zwierzyny nie ma, bo wytępił wszystko. Nawet mi nie podziękował, że mu pomogłem w polowaniu. Dobra. Chodźmy. Teraz oddamy złoto Mateo. Skóry damy Bosperowi. I Torbenowi powiemy, że Adanos i... No, mamy błogosławieństwo bogów, o, tak powiem. Dobra, wchodzimy do sklepu. Mówimy, Mateo, trzymaj swoje złoto. Oto twoje 100 sztuk z... I co? A, musieliśmy trochę nastraszyć. Nic, o czym warto wspomnieć. Nazwała nas chyba troglodytami, jeśli dobrze pamiętam. Chociaż nie wiem, jak, co to znaczy. Jeżeli ktoś będzie wiedział, to proszę napisać w komentarzu. Przecież wiedział o tym wcześniej. Dobra, tobie oddamy tylko skóry. Masz tu swoje skóry. Co do tych? Mam je. A oto zapłacę. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Przyjmij mnie na ucznia. Żart. Hej, ale Harad mówi, torb konstant, a ma, musisz, a to z... Dobra. A co? A u kogoś innego może mnie przyjmie. Ale, alchemik konstant, a co z kolei, ale... Dawaj, ja chcę u kogoś innego pracować. A, zgadzasz się, w końcu. Czy to znaczy... Jeść, ale... To wychodzimy. No, ruchy. I witaj, mistrzu Torbenie. Masz swoją zgodę. Jeszcze musimy powiedzieć o tej 100 sztuk złota. Ja. Oddaj mi. Tak, dostał to złoto, dostał. Mateo, a niech to. A cóż, dług to dług. Przynajmniej nie zatrzymał. A co z twoją zgodą? Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Co z twoją zgodą, mistrzu? Tak. Czy Hatras dał ci... Tak. A... Tak. No i mamy błogosławieństwo mistrza Torbena. No i teraz lecimy. O, stary znajomy. No. I mamy teraz pogawędkę na temat bandytów, którzy mieli naszą podobiznę. Oczywiście przyznam się, że to ja byłem. Z lekkim śmiechem. Bardzo śmieszne. Zapytaj ich o to sam. Tak, nie żyją, bo... No oczywiście, w końcu bandyci, więc musiał ich zabić. Jeśli masz jakieś kłopoty, porozmawiaj z Lordem André. Może on... Ja problemów tu nie będę miał. Więc do Lorda André nie będę szedł. Witaj, Harad. Szukam u ciebie pracy. Przyjmiesz mnie na swojego ucznia? Brian niedługo... Umiesz co? Jeśli pytasz, czy znam... Nie, nie... Wcześniej czy później orkowie zaczną... Tak, akurat to zadanie, co dasz nam, kto przyniesie mi hańbę, to mamy już zrobione. Z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. Nie jestem żadnym nierobem. Nie jestem żadnym... To wielkie. Do czego zmierzasz? Przynieś mamy dla ciebie tą broń. Mam. Nie bój się. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli uda ci się pokonać jednego z nich, zakładając oczywiście, że zgodzą się na to pozostałe. Trzymaj swoją broń i się udław.
Mam orkowo. Pokaż. Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. To były ciężkie. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. No, zagadałem. Mogę zostać na temat, czy można, czy pozwoli nam jako innego, u innego mistrza. Przynajmniej dostaliśmy doświadczenie, a teraz u niego. Kiedy mogę przydałby się na... Jeśli chodzi o mnie... No, mamy błogosławieństwo Torbena. Bosper się zgodził, chciał... dopiero gdy Harad go przekonał. Ciekawe, jak go przekonał. Konstantino jak zwykle o nic nie dba. Jeśli chodzi o niego, możesz się uczyć, czego tylko chcesz. A Mateo, no, jak główny bohater mógłby być niehonorowy, aby złota nie oddać? No, to jest przecież niemożliwe. To oznacza, że zaskarbiłeś sobie przychylność wszystkich mistrz. Jesteś gotów, by zacząć mnie termin... Wchodzę w to. Dobrze. Nauczymy się tylko dwóch rodzajów oręża. Poza tym zwykłego czas... i... może... Sprzedaj. To chyba dobry miecz, jeśli dobrze pamiętam. Ale nie jestem pewien, czy się nauczę. Nie wiem, jak, ile mam punktów nauki. Naucz mnie. Na pewno to, bo mam dwa punkty nauki. To dość wtedy twoje... Dobry miecz 4 punkty nauki wynosi. Wyjdźmy, zobaczmy, ile mam punktów. 23 powinno starczyć. Na siłę. Chwila. Najpierw damy. Raz plus 5. 2 plus 5. I 15, razem 15 siły. Już dobra. No i jesteśmy trochę wzmocnieni i uczymy się teraz oręża dobrego. Naucz. Dobra. To do... wtedy. Wracamy. O, mało. 4 punkty nauki nam zostały. Dobra. Jeszcze 720 doświadczenia i mamy level. Znaczy, przepraszam, poziom następny. Nowat. A, u niego dostaniemy. Niewiele stali. Dwie oczywiście. Dobra, lecimy podgrzać stal. Od razu postaramy się wykuć broń. Mam nadzieję, że Harad nas dopuści. No, tak, kujesz, daj nam pokuć. Hej, ty! To no, oczywiście, że chcemy pokuć. Wykuć broń. Halo! Przesuniesz się? Ja wiem, że ja nie mogę, póki on jest. Rusz się. Hej, ty! To Idziemy kończyć. Bo widzę, że nie chcę oddać. No, właśnie oddał. O, to dobrze. Dobra. Ale tak będę kupił przy okazji i mówię, że w następnym odcinku postaram się zdobyć to zaufanie tych złodziei. A na dzisiaj mówię dziękuję za oglądanie oraz do zobaczenia następnym razem. Cześć. Hej. A, sprzedam jeszcze. Jeszcze przy was sprzedam broń, którą wykułem. Dobrze. A, sprzedałem.